Lekcja 28. Mam dobrą wiadomość. Урок 28. У мене гарна новина. Basia i Alice wróciły ze spa wypoczęte i zadowolone. Alice jest jeszcze w Warszawie. Do Paryża wyjeżdża za 4 dni. Przyjaciółki spotykają się codziennie i razem chodzą na spacery, na zakupy. Dzisiaj umówiły się na czekoladę w pijalni czekolady w Wedlu. Jest wiele miejsc w Warszawie, gdzie można się spotkać na rozmowy biznesowe, na rozmowy o polityce, na ploteczki. Pijalnia czekolady u Wedla jest z pewnością jednym z miejsc magicznych. Atmosfera tutaj jest rzeczywiście niezwykła, więc i niezwykłe prowadzi się tu rozmowy. Bardzo chciałam się z tobą zobaczyć, bo mam ci coś ważnego do powiedzenia. No mów, co takiego? Mam dobrą wiadomość. Jestem w ciąży, w 4. miesiącu. I mówisz mi o tym dopiero teraz? Przez telefon nie mówi się przecież o takich rzeczach. A poza tym, do 3. miesiąca nie powinno się o tym mówić w ogóle. Tak na wszelki wypadek, żeby nie zapeszyć. Nawet swojej najlepszej przyjaciółce? Nawet. Właśnie dzisiaj zaczyna się 4. miesiąc i dlatego chciałam się z tobą spotkać. To wspaniała wiadomość. Jak się czujesz? Dobrze, zupełnie normalnie. I co teraz? Zamierzacie się pobrać? Tak. Chcemy w połowie marca wziąć ślub cywilny, a za 1,5 miesiąca kościelny. Gdzie będzie wesele? W jakimś dworku pod Warszawą. Chyba przyjedziesz, musisz być koniecznie. Oczywiście, że przyjadę. Planujecie duże wesele, czy raczej skromne przyjęcie? Wesele będzie na 100 osób. Wiesz, ja chcę zaprosić wszystkich swoich przyjaciół i znajomych, poza rodziną naturalnie, John swoją rodzinę. Szykuje się niezła zabawa. Już się cieszę. A dokąd wybieracie się w podróż poślubną? Jeszcze nie wiemy. Może do Paryża, może do Grecji.